Okej, cześć, siemaneczko wszystkim, witam was w kolejnym odcinku ze Star Wars i mam nadzieję, że wam się spodobał, że zostawiliście łapeczkę w górę, no i na dole komentarz napisaliście, no i jeżeli jesteście nowi, no to zostawiliście suba, a wiem, że cały czas przypominam o tym, no ale cóż, trzeba, więc lecimy tutaj z czwartym już odcinkiem i zobaczymy, co teraz będziemy musieli zrobić. Więc na początek porozmawiamy sobie tutaj z Guny, z wężopodobną kobietą. Chyba to jest kobieta. Ale ma rękę jak C3PO. You know, back home after the Empire invaded Mimban, we stole an armored transport hauler full of scout walkers. When the Empire came looking for them, we just turned the walkers against them. Had a real good time. I'm guessing the commander has something similar in mind for the Star Destroyer. Right? Otherwise, what's the point? No dobra, zobaczymy, co będzie z tym właśnie niszczycielem. Enough yapping. Time to check with the commander and see what's next. No okej. Więc ja sobie muszę przyspieszyć trochę tę myszkę. Wiem, że tutaj był droid. I z nim oczywiście nie pogadałem. I'll answer your questions once the Star Destroyer has been delivered safely. Delivered where? We risked our tails to get that Star Destroyer, and you can't even tell us where we're going? It's not my call. Besides, I'd be risking a lot of lives if I shared too much too soon. You hearing this? After all we did for Project Starhawk. Listen, all I can tell you is the basics. Lyndon, our soldiers on the Star Destroyer Victorum just sent a code yellow. Now? Damn. Call in Vanguard for immediate briefing. Ah, heck. It was just getting good. Nie szczerze mi się, co biega, no dobra. Odprawa. Co to będzie za misja? Star Destroyer you captured has unexpectedly fallen out of a hyperspace behind enemy lines. Our troops are repairing the hyperdrive as quickly as possible, but you need to buy them some time. Aha. Imperial fleet advancing toward the Star Destroyer Victorum. I want A-wings intercepting enemy fighters. The rest of Vanguard will provide defense and support. I know Imperial protocol better than most. I have no doubt the Empire will disable the Victorum with ion weapons before sending shuttles to recapture it. Stop them at all costs. The Empire must not reclaim the Victorum. Once the Star Destroyer's hyperdrive is operational, cover its escape so it can jump to safety. To nie jest aż takie trudne. W tej misji. Dobra, pogadajmy z Lindo. This is my fault. I underestimated the repairs. Now the whole project's at risk. Hyperdrives break, Otto. It's not your fault. They should have suggested you send more engineers to Yavin. And this never would have happened. It's fine. Vanguard is ready. They'll get there in time. Won't you? I know, but I'll reach out to Hosnian Prime and requisition a few more engineers. Just in case. Na wszelki wypadek kilku inżynierów. No dobra. Więc tutaj chce nasza Guny z nami pogadać. I remember the first time I was trapped behind enemy lines. It was the Battle of Mimban, the first year of the Clone Wars. The Separatists had dropped a battalion of B2 droids on the Nanth Flatlands, cutting us off from the 224th Clone Division. A thunderstorm was jamming communication, so I took a skyhopper to rendezvous with the 224, hoping to get some reinforcements. It didn't go well. I was halfway across the flatlands when those droids shot me down. And believe me, you have never seen a finer crash landing. The only problem was my arm got caught in some wreckage. Aha, no tego właśnie. One arm than sit around and wait for those droids to find me. Besides, you only need one hand to carry a blaster, right? I dragged myself out of those flatlands with only one arm and a seriously sour disposition. I guarantee those clone boys had never seen anything like me before, but they fixed me up. Then they helped us drive those blasted droids right off planet. If only I'd known that 3 years later, those clones would be replaced by stormtroopers. But anyway, we should head back to the hangar. The Victorum needs us. No tak, no potrzebuje nas. Więc chciałbym pójść do hangaru, pogadać z droidem.
Ile mogę z nim gadać? Nie mogę z nim gadać. I szkoda. Dobra, ale ty mogę z Frisco i Keo. We were just talking about what happened to the Victorum, and Keo had one of those, what do you call them? It's just a hunch, Frisk, that's all. So what do you think happened? I feel like it was the Imperials. They probably sabotaged the hyperdrive before our soldiers could get them off the ship. Też może tak być. I know it sounds wild, but when Keo has a hunch, they're usually right. Don't listen to him, it's really not that big of a deal. Telepatka czy co? We're taught to respect and listen to the Force. I can't reach out and touch it like, well, like others could, but sometimes I just have a feeling about things. I don't like to talk about it. These days you never know who in the galaxy is listening. Now. No tak właśnie. When are you gonna have a premonition about the Carillion lottery? Really? People are waiting for us to save them, and you're thinking about credits. Look. Normalne. See any numbers, just tell me, okay? They gotta be good for something. We really should get going. Też jestem za tym. Badajmy. Kokpit Awinga. W końcu Awingiem będziemy latać. Wejdźmy z Awinga. Przygotuj się do startu, ale ja nie chcę się przygotować do startu, albo dobra, przygotujmy się już do startu. A-Wings go as fast as you can fly them. Their hull and shields are too light to take on capital ships, but Imperial Starfighters won't stand a chance with you in this cockpit. To aby personalizować. Miało szybko szczelne. Aha, no dobra, no to szybko szczelne zostaje. Zestaw naprawczy. Aha, uszkodzenia 100. Zostanę przy tym, co mam. Rakiety namierzające. No to może się przydać. Kadłub. No to bym wolał użyć. No tutaj nie, silnik. No, żywotność troszeczkę będzie mniejsza, no ale... Ja tu mam moc przyspieszenia lepszą. I o to mi chodziło. Dobra, przygotuj się do startu. Dobra. B, lecimy, wsiadamy. Więc... 10 minut gadki jak zwykle. Żeby się dowiedzieć, jaka jest misja. 20 minut latania, no i tyle z naszej gry. Nie no, dobra. Wyposażenie, no to już wiemy, jakie mamy. Mamy tą chmurę Dipoli, która może nam się przydać. Za kim muszę lecieć? Nie wiem za kim. Understood.
gap, you'll lose your controls or worse. Go get him. Wow, dobra. Już coraz lepiej mi się tym steruje. Dobra, zniszczony bombowy staj. Potążajmy. Zakeo? Nie, Zakeo. Co to, kto to jest tutaj? Aha. On your wing. On it. You handle the other shuttle. Shuttle's down. I'm here. Czy ktoś tutaj jeszcze leci? Dobra. Spadam stąd. Ale jak to? Dobra. Trzeba te promy lambda teraz zniszczyć. Work fast. Imperial shuttle's headed your way. Hold them off. If even one Imperial shuttle reaches us, we'll be overwhelmed. You heard of Vanguard. Intercept those shuttles. We should split up to take them down. Goodness.
Another shuttle group incoming. They have ties in tow. See that? Shoot it. Dobra, zniszczone prom lambda w końcu. Dobra, podążamy za nim. Gdzie on jest? Niby prosta misja, ale kurde, zawaliłem ją całkowicie, co nie? Kurde. Gdzie oni są? Dobra, mamy zniszczone. Wow. See that? Shoot it. No, Iggy Test nie ma. Kolejnego mniej. Gdzie ty jesteś?
focusing in the Koshi star circuit. First, transfer all power to your engines and fly as fast as you can. No dobra, no. No to przecież już kliknąłem. Yes, now we're gonna buzz the bridge of the Victorum. Be ready to boost. No i jak mam się nauczyć tego? Okay, we're ready to boost. Punch it. When you're ready, turn as hard as you can and cut your engines to drift. Co? I know you can do this, Five. Gdzie to jest ten cel? Dobra, w końcu! Dobra, już mamy ten drift zrobiony, kurde, będę musiał wyciąć kawałek. Przegrupuj się. Co, skoczy w ten? 2 1. Aha, dobra. No nie. Jezu, ja się ty gubię. Ja nie chcę tego. Gdzie on to jest?
worse than us. It ain't fair. Right. They're up against Vanguard Squadron. It isn't fair. For the Empire. You're in rough shape, Vanguard 5. How can I help? Resupply on the way. You're in the clear. The Victorian shields are operational again. See that? Shoot it. Jezusie, gdzie tutaj... Jedną nie jest kolejny. Ja ich nie widzę. Przegrupuj się. Dobra. Udało nam się przegrupować. Teraz albo nigdy. Udało się. My też lecimy od razu. Więc tu będę miał co wycinać tego drifta. Ciekawe miejsce. O, Hera. General Syndulla. Hello, Vanguard. Welcome to the Nadiri Dockyards. I give you a tour, but the Empire knows we're up to something now. They'll be looking for us, which means we have work to do. No to wiadomo, że mamy jakąś pracę do wykonania. Więc tak. Medal wytrwałości nie zrobiliśmy, ale o kilka długości. Co to było?
Ale ukończ misję trzecią bez umierania, cięż nie umarłem ani razu. Aha, trzy razy cięż umarłem, że zniszczyli mi statek. No ale za to o te kilka długości zrobiliśmy. Więc, no cóż kochani, to by było na tyle. Nie zapomnijcie o łapce w górę, komentarzu, no i subie. A ja się z wami żegnam i widzimy się już w kolejnym odcinku, który prawdopodobnie już jutro nagram. Nie będę już dzisiaj męczyć swojego gardła, bo jestem przeziębiony trochę. A wiadomo, no premiera jest, chciałem nagrać i będę nagrywać. Więc, no cóż, trzymajcie się. Niech moc będzie z wami. Hejos.